Witajcie, to ja, Mati Z. Po tak długiej przerwie nienagrywania postanowiłem w końcu coś nagrać. Jak będzie muzyka za głośno od mojego głosu, to mi powiecie. Ja i tak to trochę będę montował. Jestem w grze o nazwie Grass Simulator. Pamiętacie symulator kozy, który ostatnio też robił furorę? To ta gra wyszła po prostu po to, żeby zarobić na graczach. Niekompetentnych i głupich. Wydałem już recenzję na Steamie, ale chciałbym jeszcze przy was to zaopiniować. Dobra, klikamy Mode Select. Na serio? Grałem już w tą grę. Powiem tyle, że... Nudne jest jak fleki z olejem. Mam ustawione najwyższą jakość tekstur. Ta gra jest na Unity. Zaczniemy od pierwszego typu klasycznego. Jesteśmy sobie tutaj na jakiejś farmie. Mamy Thompsona. Mamy krowy. Jak strzelamy w krowy, to one wybuchają. Tak, wybuchają. Nie pytajcie mnie, co brali twórcy. Tu jeszcze widać jakiś błąd. Celność Thompsona jest... taka sobie. Czyli jakbym strzelał popcornem. No i tu nie ma co mówić. Tu mamy jakąś funkcję slow motion. Która działa przez jakieś, nie wiem, minutę. Nie chce mi się tego brać. A tutaj mamy przyspieszacz. Normalnie turbo dostaliśmy! Wow. A, już się skończyło. Dobra, dalej. O, teraz wam... Nie, to zostawię na koniec. Przejdziemy do dubstepu. A, do mnie znajomy napisał. O kurwa. Nie mamy broni niestety tutaj. Tak, widzicie to. Muzyka może być, ale... What? My przenikamy przez te krowy, no serio? Widać, w jakim bagnie to jest. Zrobiono. Dalej. Następny tryb... to jest strzelnica. No i twórcy wdurali sobie, że włączą tutaj pauzę. Nie żartuję. A, pokażę wam coś fajnego. Włączyłem teraz tryb pauzy i teraz włączę menu pauzy. Lul. Czemu tylko te odlatują? A, tu możemy przetestować wszystkie bronie, jakie mamy. Rewolwer. Reloaded. Nawet i może być. Mamy tu Glocka też.
Co to może być? O kurna! To jest! Powinno to upaść! To też! To też! To też! Aaaa! Dobra, i mamy buławę. Tu jest to jakieś okno, przez które dałoby się wyjść. Dałoby się, ale się nie da. Otwierać to! O, kuje, zmieniamy uzbrojenie. Dobra. Co zostało? Tryb świąteczny. Powiem wam, że niewiele się różni od klasycznego. I tak tutaj też dali pauzę. Trzeba kliknąć P. Tylko, że tutaj mamy ograniczoną amunicję. Ale weź tą amunicję, dy... Z tą różnicą, że tutaj prezenty też wybuchają. Aha. Nie wszystkie. Co jest? Strzelam, to krowa, ona nie wybucha. Co jest do cholery? Ta krowa jest pancerna? Kurwa, wybuchaj! Aha. Zaskoczę was. Jeżeli przeładujemy broń, to nasza broń się baguje i nic już nie możemy wziąć, jak próbujemy zmienić broń. O. Jednak się nie zbagowała. Ale weź to broń. Amunicję znaczy się. No, kurwa. Tu nic nie działa. Szedłem tamtymi schodami, może by, żeby coś znaleźć, ale to tak... średniawo. Co jest? Wracam do nagrywania. Ostatni tryb. Tak, nie mylicie się. Ostatnim trybem jest to, co powinno być od początku tej gry. To jest, kochani, symulator trawy. Właśnie patrzymy, jak nasza trawa rośnie. Nie wiem, co twórcy brali, ale też to chcę. Jakąś trawkę na pewno brali. Myślałem, że to sąsiedzi z góry teraz. A nie. Znowu. Znowu włączyłem muzykę. Dobra. To nie o sąsiadach, tylko o tej grze, no. No co powiedzieć o tym trybie? Jest jak flaki z olejem. Trawa rośnie. Patrzymy jak na naszą trawę. A co tu jest? To jedyna wyrośniająca się tu roślina. Nie można tu chodzić, nic. Dobra, mam ten tryb w dupie, jak i samą grę. Wyjdzie z gry. I to jedyna rzecz, która w tej grze nie działa. Exit game. Wyłącz się, kurwa. Muzyka też jest do kitu. Nie wymieniłem twórców gry Grass Simulator, bo to są debile, którzy nie umieją robić gier. Ale chyba też dobrze myśleli, żeby nie dawać samego trybu z trotnącą trawą. Nie mieli tak, aż tak graczy w dupie. I dali nam te 4 zakichane tryby. Ten na święta. A. Mówił Mati Z. I życzę wam nowego roku. Tak, życzę wam nowego roku.
I na pewno nie takich gier. Jak znajdziecie tę grę w pudełku, to ją spalcie. Mówił Matizet. Żegnam.